Wiecie, chciałem się podzielić słowem, to tak tytułem wstępu i zachęty. A słowo, które mam, to są dzieje apostolskie. Wiecie, ja żyję dziejami apostolskimi. Ja przed zaśnięciem marzę o tym, żeby się działy rzeczy na miarę dziejów apostolskich. Jak tamte dzieci, które kiedyś wybrały drogę za Jezusem, po 3 latach zostały wyposażone, posłane i poszły. Zrodzili się jako dzieci. Po 3 latach poszli. Wzięli moc, wstąpiła moc. Uwierzyli w obietnicę, zaczekali. Wstąpiła moc, poszli. I zaczęli czynić takie rzeczy, jakie nauczył ich ojciec. Jakie pokazywał im ojciec i jakie obiecywał im ojciec. Takie rzeczy zaczęli czynić. I wiecie, my jesteśmy powołani do tych samych rzeczy. I wiecie, dzisiaj tytułem tego słowa są ręce. Ręce. I wczoraj po prostu usiadłem sobie, otworzyłem konkordancję na internecie i wpisałem sobie pewne fragmenty ze słowem ręce. Bo modląc się o to, czym mam się podzielić, przyszło mi do głowy, że ręce, nasze ręce są bardzo ważne w naszym chrześcijańskim życiu i są bardzo potrzebne i często były używane i są używane i powinny być używane. I one mają swoje przeznaczenie. Nasze fizyczne ręce, nasze jako nowych stworzeń, którzy wyglądamy tak samo, ale nie jesteśmy tym samym stworzeniem, nasze fizyczne ręce są potrzebne. I jak ktoś ma ochotę śledzić, to ja wypisałem sobie kilka fragmentów. Na przykład w Ewangelii Mateusza, 19 rozdział, 13 wers, jest napisane tak. Przyniesiono mu dzieci, aby włożył na nie co? Ręce. I modlił się o nie i je błogosławił. I wypowiadał nad nimi słowa błogosławieństwa. Wypowiadał nad nimi słowa przyszłości. Słowa prawdy o ich prawdziwym powołaniu. O ich prawdziwym celu ich istnienia. Wypowiadał słowa błogosławieństwa. I uczniowie tego nie rozumieli, ale on stracił swoich uczniów, bo wiedział, że to jest ważne. Były ważne ręce i była ważna modlitwa. Na przykład u Marka. Może ten fragment otworzymy. Marka 8:23. Ewangelia Marka, rozdział 8, 23 wers. I przybyli do Betsajdy, przyprowadzili do niego ślepego i prosili go, aby się go dotknął. A on wziął ślepego za rękę, wyprowadził go poza wieś, plunął w jego oczy. Wiecie, inne przykłady mówią, że pomazał jego oczy śliną. Myślę, że słowo plunął w jego oczy jest troszkę dziwne. No, tak. A on wziął ślepego, tak, za rękę wprowadził go, zaś pomazał jego oczy śliną. Potem włożył na nie ręce i zapytał go, co widzisz? Czy widzisz coś? A ten przejrzawszy rzekł, spostrzegam ludzi, a gdy chodzą, wyglądają mi jak drzewa. Potem znowu położył ręce na jego oczy, a on przejrzał i został uzdrowiony i widział wszystko wyraźnie i odesłał go do domu jego, nakazując tylko do wsi nie wchodź. Wiecie, ręce. Jezus używał rąk. Miał wiarę, do której były potrzebne ręce. Aby praktykować wiarę, potrzebne były mu ręce i nam są potrzebne ręce. Czy jest taki fragment w Dziejach Apostolskich, 28:8,
gdzie jest napisane tak: ojciec Publiusza leżał chory na gorączkę i biegunkę. Niby nic poważnego. Prawda? Niby nic poważnego. Dzisiaj możemy sobie pomyśleć, przejdzie mu, tak? Ktoś, powiedzmy, mówi nam o swojej chorobie, rozmawiamy z kimś, mówi nam o swojej chorobie, a my sobie myślimy, przejdzie mu. Albo przychodzą nam do głowy jacyś, wiecie, fachowcy, jacyś specjaliści i jakieś dobre lekarstwa, tak? Przychodzą nam takie rzeczy do głowy. To powinna być ostatnia rzecz, jaka przyjdzie nam do głowy, tak naprawdę. No więc ten ojciec tego Publiusza był chory, tak? I co zrobił Paweł, jak się o tym dowiedział? Poszedł do niego. Tam jest napisane, on do niego poszedł. I pomodliwszy się, położył na niego, co? Ręce na niego położył. W Dziejach Apostolskich... Skąd Paweł wiedział, żeby położyć na niego ręce? Można się zastanawiać. Skąd on to wiedział? On miał pewne widzenie. W Dziejach Apostolskich w 9 rozdziale 10 wers 12 od 10 do 12 jest napisane, że Paweł ujrzał w widzeniu, jak człowiek imieniem Ananiasz wchodzi do tego mieszkania, w którym Paweł czekał, jeszcze niewidomy, bo oślepił go blask Chrystusa. Tak? I on tam czekał i w widzeniu ujrzał Ananiasza, jak wszedł i położył na nim ręce. On miał widzenie, ujrzał człowieka, który wchodzi i kładzie na nim ręce. Myślę, że stąd Paweł się dowiedział, że można pójść do ojca Publiusza, pomodlić się i położyć na nim ręce. Wiecie, Jezus kładł ręce na chorych. Uczniowie chodzili z Nim, uczyli się od Niego, kładli na chorych ręce. Obietnica jest taka, że będziemy kłaść na chorych ręce, a oni wyzdrowieją. W Dziejach Apostolskich 19 rozdział, 10 wers jest napisane o tym, że Paweł uczył w wynajętym mieszkaniu przez 2 lata. Trwało to przez 2 lata tak, że wszyscy tam w całej Azji tam i tych okolicach mogli usłyszeć Słowo Boże. I w 11 wersecie jest napisane, że Bóg też czynił niezwykłe cuda przez ręce. Bóg czynił cuda przez jego ręce. Pewnego razu przyszła pewna kobieta do Jezusa i powiedziała: moja córeczka umiera. Przyjdź i połóż na nią ręce, aby nie umarła. Wiecie, ludzie dowiedzieli się, że ręce są bardzo ważne, jeżeli chodzi o kwestie wiary i modlitwy, że są ważne ręce. Myślę, że ręce to jest coś, w czym łączy się to, co niewidzialne, z widzialnym. Myślę, że to jest ten punkt kontaktu, ten punkt, w którym łączy się niewidzialne królestwo z widzialnym światem. Była pewna kobieta, która cierpiała na krwotok. I pomyślała sobie: choćbym jego płaszcza dotknęła. Jeżeli dotknę jego choćby płaszcza, będę uzdrowiona. I wiecie, jak ona go dotknęła, to Jezus poczuł, jak uszła z niego moc. On poczuł, że ktoś się go dotknął, kto miał wiarę, że on może rozwiązać sprawę, że on może załatwić. Ona
straciła cały swój majątek, jest napisane, wydała na lekarzy. Wiecie, ludzie wydają majątek na lekarzy. Ludzie wydają majątek na lekarzy. I gdy ona się go dotknęła, on się zapytał, kto się mnie dotknął? Kto się mnie dotknął? Wiecie, cały tłum się go dotykał. Uczniowie mówią, tłum na ciebie napiera. A ty się pytasz, kto się ciebie dotknął? Nie żartuj. Wiecie, ona dotknęła się go inaczej. Ona dotknęła się go zupełnie inaczej. Ona dotknęła się go z taką wiarą, że wzięła moc do uzdrowienia. Przez tą wiarę i ten dotyk wzięła moc do uzdrowienia. I wiecie, i to było zupełnie inne dotknięcie. I to, do czego chciałbym zachęcić, to aby być zdesperowanym w naszym życiu. Żeby w taki sposób dotykać się Jezusa. Żeby w taki sposób, jak ta kobieta. Żeby chodzić w takiej wierze. I mieć w świadomości to, że do wiary potrzebne nam są ręce. Do tego, aby wiara działała. Aby ludzie zobaczyli, że nasza wiara działa. Potrzebne nam są ręce. Jeżeli kiedyś będziesz w sytuacji, kiedy będziesz rozmawiał z chorym, kiedy będziesz rozmawiał ze zdruzgotanym, kiedy będziesz rozmawiał z kimś, kto jest w depresji, kto stracił sens życia, kto może już ma myśli samobójcze. Pamiętaj o tym. Pamiętaj o tym, że masz ręce. Że masz Ojca, który dał obietnicę, że masz wiarę w obietnicę i że masz ręce. I że to jest sytuacja, w której może wypełnić się obietnica. Masz wiarę, masz Ojca, masz obietnicę, masz wiarę i masz ręce. I jest wszystko, co jest potrzebne, żeby rozwiązać tą sprawę. I możesz powiedzieć, pozwól, że najpierw powiem Ci Ewangelię. Pozwól, że najpierw opowiem Ci o moim doświadczeniu, jeżeli kiedyś zostałeś uzdrowiony. Możesz powiedzieć, pomodlę się o Ciebie. Pomodlę się o Twoje uzdrowienie. Pomodlę się, abyś został uwolniony od tych myśli. Pomodlę się. Bo taka jest obietnica, że jak położę na Ciebie ręce i się pomodlę, to będzie lepiej z Tobą. To zaczniesz wracać do zdrowia, bo taka jest obietnica. Możesz tak zrobić. Mogę tak zrobić. Wiecie, ja tak robię. Ja tak robię. Jak tylko mam okazję, robię tak. Kładę ręce i modlę się. I wiecie, są ludzie, którzy mówią świadectwo, że jest im lepiej. Fizycznie. Są ludzie, którzy składają świadectwo, że jest im lepiej duchowo. W zależności od tego, kto miał jaki problem. Obietnica musi się wypełnić. Jak obiecałem mojemu dziecku, że będzie jeździło rowerem, to będzie jeździło rowerem. To przychodzi czas, że jeździ rowerem. Jak ojciec obiecuje mi, że będę kładł ręce, a chorzy będą wyzdrowieją, to będę kładł ręce i chorzy muszą wyzdrowieć, bo to jest obietnica Ojca. Skąd masz pewność swojego zbawienia? Skąd? Z tej samej obietnicy, z tego samego źródła. Skąd masz pewność, że narodziłeś się na nowo? Z tego samego źródła, z obietnicy tego samego Ojca, tego samego Boga. Pochodzą nasze przekonania, nasze pewności. Więc mogę mieć pewność, że jak wychodzę w imieniu Ojca, bo reprezentuję Ojca, bo jestem obrazem Chrystusa tutaj na ziemi, bo Słowo mówi, jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, Adama, jak nosiliśmy, tak już teraz nie nosimy. Bo umarliśmy w Adamie, a powstaliśmy w Chrystusie do nowego życia i nosimy obraz człowieka z nieba, Jezusa Chrystusa.
Taki teraz obraz nosimy i taka jest obietnica. I ten obraz, jak ja zamykam oczy, to ja widzę, jak ten obraz chodzi, kładzie na chorych ręce i oni są uzdrawiani, uwalniani i mają się lepiej. I odchodzą i chwalą Boga. I wiecie, i ten obraz możemy nosić, ten obraz musimy nosić, bo to nie jest jakaś opcja do wyboru. To jest nasze przeznaczenie. Narodziliśmy się na nowo, jesteśmy nowymi stworzeniami. Wiecie, jesteśmy oblubienicą Chrystusa. Oblubienicą Chrystusa. Wiecie, jak ja czasami o tym myślę, to boję się, żebym się nie zagalopował za daleko w moich myślach. Oblubienica Chrystusa. Wiecie, człowiek wybiera sobie na żonę człowieka. Tak? Pies na partnera wybiera sobie psa, zwierzę, zwierzę, człowiek z człowieka, owad, owada. A Bóg wybiera. Wiecie, ja się boję czasami myśleć, kim my jesteśmy na ziemi. Wierzcie mi. Więc pozostaję przy tym, że jesteśmy oblubienicą Chrystusa. Jesteśmy kimś, kto jest nowym stworzeniem, zrodzonym z Boga na podobieństwo Boga, na obraz Boga. Wiecie, powstajmy teraz. Powstajmy teraz, będziemy chwalić Boga. Teraz po wysłuchaniu słowa zachęty, teraz będziemy śpiewać pieśni. Teraz będziemy się modlić. Teraz będziemy dziękować. Teraz będziemy oddawać chwałę Bogu pieśnią.